Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, mam na imię Zuzia, Wy zadrowacie się na kanał Zu. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie tego What am I even saying? Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być już na bieżąco z każdym kolejnym filmem na moim kanale. Zapraszam Was też na moje wszystkie sociale, na mojego Instagrama, gdzie staram się być jak najbardziej aktywna i do Was coś gadać, publikować jakieś zdjęcia i tak dalej. I na mojego TikToka, gdzie nagrywam TikToki. Wow! Po tym szybkim wstępie przejdźmy do rzeczy. Tyle, że problem polega na tym, że nie do końca wiem, co to jest ta rzecz. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz usiadłam przed kamerą i po prostu gadałam. Po prostu gadałam sobie z Wami na żaden jakiś konkretny temat. Nie wiem nawet, czy kiedykolwiek był taki film na moim kanale, kiedy po prostu usiadłam sobie wyluzowana i zaczęłam gadać. W ogóle ostatnio mocno odeszłam od takich siedzianych filmów, od takich gadanych filmów typowo. Przeszłam na bardziej vlogowy content, ale czasami brakuje mi takiego właśnie siedzenia i gadania. Mówię ciągle jakieś masło maślane. Jeżeli macie jakąś fajną tematykę na właśnie takie filmy, w których po prostu przez 10 minut rozmawiam sobie z Wami, tak bardziej na luzie, to koniecznie napiszcie mi te pomysły, te tematy w komentarzach. Ja chętnie się na te tematy wypowiem. I nie wiem, jakoś nieskładnie mówię dzisiaj, po prostu aż mnie boli. Powtarzam ciągle te same słowa. I tak, dzisiaj mam ze sobą czekoladę. Mam ze sobą kisiel i będziemy sobie gadać. O czym będziemy sobie gadać? Porozmawiamy sobie trochę. To jest właśnie film pod tytułem Porozmawiajmy. Głębokim, prawda? Z jednej strony nie chcę w tym filmie przynudzać i mówić jakieś totalnie rzeczy od czapy, ale z drugiej strony po to jest trochę ten film, więc myślę, że musicie się pogodzić z tym, że będę trochę przynudzać. Ale mimo wszystko chciałabym porozmawiać na takie tematy ważne dla mnie. Ale trochę bardziej o negatywnym brzmieniu, dlatego że ostatnio wydaje mi się, że nie jestem w jakimś super wesołym miejscu i po prostu mam dużo na swojej głowie. Staram się zazwyczaj Wam nie dawać tej negatywnej energii. Czasami, wiecie, na Instagramie sobie ponarzekam, ale ogólnie raczej gdzieś tutaj, szczególnie na YouTubie, jestem pozytywna, wiecie, uśmiechnięta. I to nie chodzi o to, że ja tutaj udaję czegoś, czego w ogóle nie ma, tylko zakładać maskę to też jest złe określenie, ale trochę wybieram taką część siebie i pokazuję tylko jakąś część siebie tutaj, którą chcę pokazywać, ale wiadomo, nie pokazuję wszystkiego. Jednak staram się przekazywać dobrą energię, no ale czasami są te złe dni, czasami są te złe momenty, czasami to jest dłużej niż dni, niż dzień. Dlatego też chciałam nagrać ten film i dlatego, że myślę, że sporo osób może przechodzić przez to samo, ale może się czuć, jakby przechodziło przez to samemu. Dlatego, że wszyscy zakładamy pewne maski i wszyscy pokazujemy właśnie takie strony siebie, które chcemy pokazać. Jeżeli w tym momencie nie potrzebujecie za bardzo negatywnych treści, to radzę Wam przejść do jakiegoś innego filmu, bo nie będzie tutaj za dużo pozytywizmu. Będę mówić trochę o moich problemach. O tym, co ostatnio jest w mojej głowie, co się dzieje. I mam nadzieję, że komuś z Was pomogę tym, że będziecie mogli się ze mną utożsamić i poczujecie się, że nie jesteście sami z tym. Powiedziałam, przejdźmy do rzeczy chyba 3 minuty temu. I gadam nie do rzeczy. Wpisałam sobie w notatkach, co mniej więcej chcę powiedzieć, żeby jednak ten film miał jakieś ręce i nogi. I zacznijmy od najpoważniejszego tematu, którego ja nie za bardzo lubię poruszać na mediach społecznościowych, bo nie czuję się uzasadniona, żeby to poruszać, nie czuję się doświadczona na tyle, żeby to poruszać i nie czuję się na miejscu. Po prostu uważam, że to są tematy ponad mną, ale chciałabym to poruszyć, bo myślę, że jest to bardzo szczególna sytuacja, to co się teraz dzieje. I oczywiście mówię o tym, że żyjemy w czasach wojny, że ludzie umierają i to jest okropne w ogóle, żeby o tym pomyśleć. Jak narodził się w mojej głowie jakiś tam zarys tego filmu, to właśnie były dopiero początki tego wszystkiego. Wtedy chyba było mi z tym najciężej. Teraz jest już trochę lepiej, dlatego że niestety przyzwyczailiśmy się do tego,
I to jest aż przykre, bo wiecie, na samym początku to po prostu było takie, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, nie do uwierzenia, wszyscy się bardzo zaangażowali i nie mówię, że teraz nie ma już tego zaangażowania, ale sprawa na pewno przycichła przez to, że to już się dzieje kilka dni, kilkanaście, kilkadziesiąt chyba już, nawet to było 20 niedawno z tego, co pamiętam. Ja miałam bardzo takie poczucie bezradności, nie wiedziałam, jak pomóc. Czułam się trochę winna temu, że ja tutaj uważam, że ja mam problemy. Ja tutaj jestem przytłoczona, nie wiem, szkołą. Jak mają się czuć w takim razie osoby na Ukrainie, które co chwila muszą schodzić do schronów, które widzą, jak ich miasto zostaje zrujnowane, jak ich kraj zostaje zrujnowany. Rujnowany, nie zrujnowany. Oczywiście zachęcam Was wszystkich do pomagania, jeżeli tylko macie taką możliwość. Ale też ważna rzecz, o której chciałabym tutaj pomówić, jeżeli nie możecie, jeżeli nie pomogliście, to jest okej. Wiadomo, że jest dobrze pomagać, ale jeżeli nie macie takiej możliwości, po prostu nie czujcie się winni i nie czujcie się też winni z tym, że życie idzie dalej i że Wy nadal po prostu cieszycie się z jakichś momentów, spotykacie się ze znajomymi, bądź macie jakieś problemy i czujecie się gorzej. To nie jest Wasza wina. Niestety zawsze na świecie znajdzie się ktoś, kto ma gorzej, ale pamiętajcie, że problemy nie mają wagi. Jeżeli Wy czujecie się źle z czymś, to, że ktoś inny ma gorzej, no to nic, bo właśnie Wy jesteście subiektywni w tej sytuacji i ja mogę sobie wyobrazić, że w tym momencie mogłoby być ze mną 10 razy gorzej, mogłabym, nie wiem, nie mieć domu, mogłabym nie mieć rodziny, mogłabym, nie wiem, w Polsce mogłaby teraz trwać wojna. Może nie to, że o tym myślę, ale wiem, że nie żyję po prostu najgorszego typu życia, jakie mogę żyć, ale mimo wszystko mam nadal problemy i nadal mogę czuć się źle i to jest okej. I to jest okej być nie okej. Więc tak na samym początku chciałabym to zaznaczyć, ponieważ zastanawiałam się, czy nagrać ten film, w którym ja będę narzekać na swoje życie, podczas gdy inni mają gorzej, tak jakby, czy ja jestem uprawniona do tego, żeby mówić o swoich problemach, kiedy dosłownie kilkaset kilometrów ode mnie dzieje się coś tysiąc razy gorszego. Ale doszłam do wniosku, że właśnie gadałam też z moimi przyjaciółmi i dużo osób takie coś odczuwa, taką bezsilność, ale też jakby mamy wyrzuty sumienia, że u nas życie toczy się dalej i że my, nie wiem, narzekamy na coś, ale nie wiem, uważam, że to jest bez sensu w ogóle takie myślenie i ja się staram to gdzieś wyplenić ze swojego umysłu i Wam też to polecam zrobić, bo tak będzie lepiej dla nas wszystkich. Mówię, to jest po prostu tak ciężki temat, ja nie potrafię się wypowiadać na ten temat, bo nie czuję się uprawniona do tego i czuję, że jakby jeżeli powiem coś źle, zaraz po prostu rozpowszechnię jakieś fałszywe informacje, zaraz ktoś na mnie naskoczy, bo to jest strasznie wrażliwy temat i bardzo ciężko się na ten temat wypowiadać, więc może przejdę dalej do mniej poważnych problemów, do moich problemów, do tego, jak ja się czuję i wiecie, dobrze jest mieć jakby ciągle świadomość, że tutaj dzieje się to, tutaj dzieje się to, ale nie pozwólmy, żeby to miało nad nami taką władzę, że aż czujemy się jeszcze gorzej ze wszystkim. Przykro mi, jeżeli jestem niezrozumiała w tym momencie. Myślę, że głównym bohaterem tego odcinka będzie szkoła. Ponieważ to, jak ja w tym momencie jestem przytłoczona szkołą, to jest po prostu inna rzeczywistość, inny wymiar. Jest mi ostatnio tak ciężko wstawać rano i chodzić do tej szkoły, że no jakaś masakra. Gorsze jest to, że nie za bardzo wiem, jak sobie pomóc, jak sobie samej pomóc, bo ja bym chciała po prostu odzyskać tą taką radość jakąś. No może nigdy gdzieś tam to chodzenie do szkoły nie będzie w 100% przyjemne, zawsze znajdą się, nie wiem, przedmioty, których nie lubię. Ale żebym chociaż, wiecie, odnalazła sobie ten kawałek przyjemności, chodzenie do szkoły, spotykania się z ludźmi. Ja też czuję bardzo duże takie wyczerpanie społeczne i to, że ciągle muszę być koło ludzi, ciągle, wiecie, muszę coś powiedzieć, z kimś rozmawiać. I to jest, nie wiem, mój wybór, ale jakby wiadomo, że szkoła gdzieś tam nas przymusza do tych kontaktów towarzyskich. I do tego już aż szkoda gadać o nauce, o tym, ile po prostu tego jest.
ile materiału i ile kartkówek i sprawdziłam, to wszystko mnie tak przytłacza, to jest jakby taka góra na moich barkach. Nie potrafię się jej pozbyć. To jest narzucone na mnie. Mam czekoladę, ostatnio słodycze i jedzenie to jest moja odskocznia. Czy zajadam stres? Zdecydowanie tak. Nie wiem, czy wstawię ten film, bo po prostu już mam teraz zawahania, czy to zrobić, ale chciałabym też, żebyście właśnie zobaczyli taką inną stronę mnie. Wracając, mówię sobie, że wiecie, nie obchodzi mnie aż tak bardzo, czy ja dostanę 2, czy 3, czy 5, ale tak naprawdę, nie wiem, dostanę 2 i ja widzę tą ocenę i ja czuję się taka, nawet nie wiem, co to jest za uczucie, taka niespełniona po prostu. Taka aż... jakbym coś przegrała. To jest jakieś błędne koło, nie wiem, ile czasu musiałabym poświęcać na szkołę, żeby mieć wyniki, które by mnie faktycznie satysfakcjonowały. I wiecie, mówię, że a, mnie to nie obchodzi, że stawiam, nie wiem, sen pierwszy, ale później mam wyrzuty sumienia, że jednak poszłam spać o tej godzinie, a mogłam się wtedy uczyć. I ja nie wiem, czemu takie myśli mnie w ogóle nachodzą. Ja mam w tym momencie chyba największy kryzys szkolny, jaki kiedykolwiek miałam, bo nigdy nie miałam takich problemów aż po prostu z tym natłokiem. I to nawet nie jest tak, że ja mam jakoś strasznie dużo do nauki, bo no, jest ta nauka, jest tego dużo, ale to nie jest tak, że ja siedzę po nocach właśnie, bo ja w ogóle nie pozwalam sobie siedzieć po nocach nad książkami, co powtarzałam zresztą bardzo dużo razy, ale nigdy na przykład nie miałam wyrzutów sumienia z tego powodu, a teraz po prostu mam wrażenie, że gdzieś tego wszystkiego jest za dużo i ja tego już przestaję ogarniać i też jest coraz bliżej matury, to też mnie strasznie stresuje. Coraz bliżej jakiejś takiej przyszłości, która dla mnie jest pod wielkim znakiem zapytania, to mnie też strasznie stresuje i w ogóle to, ile ja się stresuję teraz, to jest jakaś masakra, to jest jakiś hit i ja nawet nie wiem czym. To jest w ogóle bardzo dziwne uczucie, bo jakby wiadomo, już jesteśmy powiedzmy w tym wieku, że jesteśmy świadomi naszych emocji, mniej lub bardziej, naszych uczuć. Ja już mniej więcej wiem, jakie mam oznaki stresu. Wiadomo, serce mi bardziej bije, brzuch mnie boli. Ja nie wiem, czemu na przykład idę na tramwaj rano do szkoły i ja się stresuję. Ale ja totalnie nie wiem czym. Nawet jeżeli tego dnia nie mam żadnej kartkówki, sprawdzianu, nic, ja się stresuję samym pójściem do szkoły, byciem w tym miejscu. Zaczynam coraz bardziej się stresować opinią innych i to też mnie bardzo wkurza, bo ja po prostu idę korytarzem i ja się zastanawiam, czy co ludzie o mnie myślą, którzy mnie mijają. A ja przecież nie jestem pępkiem świata. Nikt na mnie pewnie nie zwraca uwagi, nikt nawet nie koduje, że ja tam idę, a ja jestem jak Jezus Maria, czy ja wszystko robię dobrze, czy ja nie wyglądam idiotycznie. Po prostu coraz więcej jakichś elementów umiem znaleźć, które mnie stresują. I to wszystko się tak składa na jedną ogromną kulę stresu, którą jestem ja. Jeszcze dochodzi mi taka straszna frustracja na to, że szkoła powinna być miejscem, gdzie ja się czuję w miarę dobrze, gdzie ja się uczę czegoś, ale ja chcę się uczyć. I ja uczę się z tego dlatego, że jestem ciekawa, a nie uczę się po to, żeby mieć same szóstki i nie uczę się dla ocen, tylko dlatego, że właśnie, że chcę się uczyć i chciałabym, tak bardzo bym chciała, żeby szkoła wyglądała inaczej i żeby nie było tyle materiałów dla uczniów, nie było tylu zadań domowych, nie było tyle sprawdzianów i kartkówek i żeby nauczyciele tak bardzo po prostu nie olewali nas i tego, że w tym tygodniu już mamy 3 sprawdziane i jest to niezgodne ze statutem, a oni tak dowalają coś. Oczywiście nie mówię o wszystkich nauczycielach, niektórzy są spoko. Więc właśnie szkoła to jest po prostu jakiś jeden wielki, negatywny aspekt mojego życia. Jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo wkurza i jest taka po prostu... to popadanie w rutynę. Czuję się, że ciągle robię to samo, wiecie, idę do szkoły, wracam, idę na zajęcia dodatkowe, uczę się. Idę do szkoły, wracam, uczę się, jeżeli nie mam zajęć dodatkowych. Idę do szkoły, wracam. Uczę się, idę na zajęcia dodatkowe. Czuję się, jakbym po prostu była w jakiejś pralce i to się tak obraca i obraca i obraca, ale ja ledwo to koduję. Ja po prostu jakoś staram się tak biec w tej pralce, żeby przeżyć i żeby nie upaść na głowę. To bardziej nie pralka, tylko taki kołowrotek. Nie wiem, jak to się nazywa. Taki wirek. I ja się właśnie czuję tak.
I najgorsze jest to, że nie umiem z tego wyjść, bo to się ciągle kręci. I ja ciągle muszę biec, ale nie umiem wyjść i nie umiem przełamać. I to się tak kręci, ja nie daję rady z tym. Nie daję rady biec. I zaraz upadnę na głowę. Mówcie co chcecie, ale bardzo podoba mi się to porównanie i uważam, że jest super i będę go teraz używać. Nie wiem, jeszcze to, że jest teraz taka ładna pogoda, a ja nie mam czasu na spacerki żadne. I nie mogę nawet wyjść z domu na 10 minut pospacerować, bo czuję, że po prostu to jest marnowanie czasu i czuję się winna, że w tym momencie nie siedzę przy nauce. Nie wiem, czy chcę coś jeszcze powiedzieć. Mam wrażenie, że ten film i tak będzie bardzo ciężki do montażu, żeby to jakoś sklecić i żeby to miało jakieś ręce i nogi. Jeszcze czuję się źle zaniedbując YouTube'a, bo po prostu widzę, jak to się odbija gdzieś tam na moich wyświetleniach i widzę, że gdzieś tam jest mniej tego, bo ja po prostu też nie jestem taka regularna teraz. Widzę też na moim Instagramie, że po prostu post, ostatnio wstawiłam post pierwszy raz od chyba 3 miesięcy. I wiecie, staram się, ale tak ciężko jest znaleźć czas, żeby nagrać coś, żeby zmontować coś. I właśnie nawet jeżeli jest ten czas, to bardzo rzadko są i czas, i chęci. No, to było chyba na tyle, nie ma co więcej gadać.